Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie na konferencji prasowej po meczu 27. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasa. Beskidzie pokonało Lecha Poznań 1-0. Pierwsza część konferencji ze szkoleniowcem Lecha właśnie, pan Maciej Skorsza. Panie trenerze, bardzo proszę o komentarz do meczu. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór Państwu. No cóż, mecz zakładaliśmy, że będzie bardzo ważny. Ten pierwszy fragment meczu, wiedzieliśmy, że Podbeskidzie szczególnie u siebie idzie mocno pressingiem, atakuje dosyć wysoko, zmusza do błędu. I tutaj w tej fazie skupiliśmy się na tym przede wszystkim, żeby tą sytuację opanować i robiliśmy to w miarę dobrze. Natomiast w miarę upływu czasu staraliśmy się jak najbardziej zagrozić drużynie Podbeskidzia. Szkoda tej sytuacji Michała Skurasia w pierwszej połowie. Wydawało się, że można było ją lepiej rozwiązać. I po przerwie wyszliśmy wyżej, wyszliśmy bardziej ofensywnie. Porobiło się więcej przestrzeni i liczyliśmy na to, że będziemy mieli więcej możliwości tutaj do strzelenia bramki. No zabrakło decyzji o strzale, zabrakło wykończenia akcji, bo wydawało się już w tej drugiej połowie, że kontrolowaliśmy sytuację na boisku, że lada moment ta bramka dla nas padnie i myślę, że ta pierwsza bramka dla nas by mogła naprawdę otworzyć ten mecz, że grałoby nam się łatwiej, nie tak nerwowo pod bramką gospodarzy, ale no niestety tej skuteczności zabrakło i w najmniej oczekiwanym momencie straciliśmy piłkę na własnej połowie i po pięknym strzale przegrywamy ten mecz. Także tyle. Bardzo dziękuję trenerze za komentarz. Przejdziemy do pytania od dziennikarzy. Pierwsze pytanie od Przemysława Drewniaka z Dziennika Zachodniego. Pytanie brzmi, czy przed meczem uczulał pan zawodników, by nie zlekceważyć Podbeskidzia? Czy po spotkaniu ma pan wrażenie, przed meczem uczulał pan zawodników, by nie zlekceważyć Podbeskidzia? Czy po spotkaniu ma pan wrażenie, że piłkarzom zabrakło jednak odpowiedniej determinacji? Nie wydaje mi się. Myślę, że po prostu dzisiaj zabrakło nam przede wszystkim skuteczności, a nie determinacji. Kolejne pytania przesłał Dominik Stachowiak z portalu aosporcie.pl. Panie trenerze, oglądaliśmy dziś Lecha bezsilnego, bijącego głową w mur. Znów pierwsza połowa mogła uśpić kibiców przed telewizorami, a po przerwie zabrakło impulsu, który pojawił się w poprzednich spotkaniach. Dlaczego tak późno zdecydował się pan na zmiany? To pierwsze pytanie. No właśnie dlatego, że wydawało się, że ten obraz gry jest taki, że lada moment uda nam się w tym ustawieniu zdobyć tą pierwszą bramkę i wtedy chciałem tych zmian dokonać. Być może gdybyśmy to zrobili wcześniej, mogłoby to zmienić obraz meczu, ale no taką decyzję podjąłem, patrząc na to, że wydawało nam się, że ta gra jest dosyć dobrze ułożona, że kontrolujemy sytuację na boisku i liczyłem, że lada moment ta bramka padnie. Kolejne pytanie. Czy nie przeszło panu przez myśl, żeby zagrać dziś na dwójkę napastników? Wydawało się, że to idealny moment na taki wariant, zwłaszcza po pierwszych 45 minutach. No nie, dzisiaj od początku chciałem dać szansę Daniemu na dziesiątce. Tak chcieliśmy ten mecz rozegrać i no tak się ten mecz ułożył, że Dani bardzo późno wszedł. Już trudno było tym zawodnikom, którzy weszli coś wnieść. Tak naprawdę weszli w bardzo trudnym momencie i mieli mało czasu, także to na pewno te zmiany już nie dały nam jakiegoś takiego nowego impulsu. A co kierowało dzisiaj panem przy zmianie Kwekwe Skiriego? Odnoszę wrażenie, tutaj redaktor odnosi wrażenie, że Gruzin wyróżniał się w środku pola dużo bardziej niż Pedro Tiba, któremu nie leży gra na pozycji numer 10. Tak, no dzisiaj spróbowałem z Pedro na pozycji numer 10. Chciałem zobaczyć, jakby funkcjonował w tym trójkącie z Kalsztremem i Kwekwe Szkiri. No były momenty różne, i dobrej gry, i gorszej w tym układzie. No, jeżeli chodzi o Nikę, to Kwekwe Szkiriego, to muszę też powiedzieć o tym, że no, też już był dosyć zmęczony. On grał ostatnie całe mecze i tutaj też muszę brać pod uwagę, że
nie chciałbym tutaj ryzyka jakiejś kontuzji. To jest zawodnik, który nie przeszedł okresu przygotowawczego przed tym sezonem pełnego, także chciałem cofnąć Pedro Tibę, żeby tutaj poszukać możliwości rozegrania piłki od tyłu, dlatego taką decyzję podjąłem. Bardzo dziękuję. I jeszcze ostatnie pytanie od pana Stawodziaka. Po spotkaniu z Krakowią pana były współpracownik Dariusz Motała stwierdził, że po takim meczu u trenera Skorzy szatnia byłaby do remontu. Czy dziś w obliczu podobnego spotkania możemy spodziewać się choćby metaforycznego remontu w szatni Lecha? Wie pan co, no ja staram się naprawdę na razie skupiać na takim aspekcie merytorycznym, te cechy wolicjonalne. Oczywiście dzisiaj bardzo mocno nam zależało na zwycięstwie, bo chcieliśmy jeszcze mieć szansę na grę w Europie. Dzisiaj tym meczem, tą porażką, tą szansę już sobie odebraliśmy. No oczywiście, że ja wymagam od zawodników pełnego zaangażowania i dawania z siebie wszystkiego. No, grając w Lechu trzeba przekraczać limity i na razie to obserwuję, bo widzę, że niektórzy nie mają z tym problemów, a u niektórych jest trochę inaczej, ale na razie przyjąłem takie stanowisko, że po prostu muszę to wszystko obejrzeć spokojnie, poznać tych zawodników i dopiero wtedy reagować, jak już będę dobrze ich znał. Na razie sytuacja jest taka, że dzisiaj graliśmy trzeci mecz po 10 dniach mojej pracy w klubie, także to wszystko było w tak dużym tempie, że nie miałem czasu tutaj na jakieś większe, że tak powiem, modyfikacje, większy wpływ na drużynę, także też no, myślę, że z czasem tutaj będę mógł mieć większy wpływ na grę zespołu. Panie trenerze, bardzo dziękuję za konferencję, za udział w konferencji. Dziękuję.